W dzielnicy, w której mieszka Sławek, oddano do użytku 461 nowych mieszkań. Sławek policzył, że 352 z tych mieszkań to duże mieszkania takie o powierzchni powyżej 80 m2. Ile jest mieszkań, które nie są dużymi mieszkaniami? I jak zwykle, zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie rozwiązać to zadanie sami. Zaczynamy od 461 mieszkań. Wszystkich nowych mieszkań jest 461 i chcemy wiedzieć, ile jest mieszkań, które nie są dużymi mieszkaniami. W takim razie musimy od liczby wszystkich mieszkań odjąć te, które są dużymi mieszkaniami. I w treści zadania powiedziane jest, ile jest mieszkań, które są dużymi mieszkaniami. W takim razie odejmujemy 352 i wynik tego odejmowania to będzie liczba dużych mieszkań, którą mamy obliczyć. Obliczymy, ile to jest 461 minus 352 i zadanie będzie rozwiązane. Jak już pewnie wiecie z poprzednich filmów, można to obliczyć różnymi sposobami. Możemy na przykład rozbić 352 na poszczególne wartości dziesiętne na setki, dziesiątki i jedności. Moglibyśmy wtedy zapisać, że to jest równe 461 minus trzy setki, czyli 300 minus 50, czyli 50, i minus 2 jedności, czyli minus 2. I po kolei możemy teraz odejmować. 461 minus 300. Od czterech setek odejmujemy 3 setki, i zostaje 1 setka. I 61 bez zmian. Od tego odejmujemy 50. Możemy zapytać, ile to jest 61 minus 50. 61 minus 50 to 11. W takim razie 161 minus 50 to 111. Ale możemy też odjąć 5 dziesiątek od 6 dziesiątek i zostanie 1 dziesiątka. Czyli będziemy mieli jedną setkę, jedną dziesiątkę i jedną jedność. 111. I zostało jeszcze odjęcie dwóch jedności od 111. 11 minus 2 to 9, w takim razie 111 minus 2 to 109. Ale jak wiecie, takie odejmowanie można wykonać na wiele sposobów. Może na przykład łatwiej byłoby odejmować 350, a nie 352. Mielibyśmy wtedy tylko setki i dziesiątki, zawsze to trochę łatwiej. Możemy od obydwu tych liczb odjąć dwójkę. Różnica między nimi pozostanie taka sama. 461 minus 2. Minus 1 to 460, i jeszcze minus 1 to 459, minus 352 minus 2 to 350. Jeżeli chcemy obliczyć różnicę między dwoma liczbami, to dodanie lub odjęcie jakiejkolwiek liczby od obydwu z nich nie zmieni tej różnicy. W ten sposób można sobie ułatwić odejmowanie. 4 setki minus 3 setki to 1 setka, 59 minus 50 to 9. I otrzymujemy ten sam wynik, co przed chwilą. Jak widzicie, wynik jest taki sam bez względu na to, jakim sposobem wykonujemy obliczenia.